nie zorientowali, ale właśnie zdarzyło się coś zabawnego. Zauważyli państwo, jak oni mi się nerwowo kłaniają? To dlatego, że jestem adwokatem. W tej okolicy spotkać na ulicy prawnika albo księdza to jest pech. Ludzie tutaj przypominają sobie o nas tylko w związku z jakimś nieszczęściem. Wolą więc trzymać się od nas z daleka. Często myślę, że za tym ich podejrzliwym ukłonem kryją się 3000 lat nieufności. Adwokat oznacza prawo, a na Sycylii, skąd pochodzą ich ojcowie, prawo nie oznaczało niczego dobrego od czasu przegranej Greków. Ja w ogóle jestem skłonny widzieć wszędzie oznaki rozpadania się w gruzy. Może to dlatego, że urodziłem się we Włoszech? Przyjechałem tutaj mając już 25 lat. W tamtym czasie Al Capone szlifował swój fach na tym bruku i wielu tutaj poniosło sprawiedliwą śmierć z rąk niesprawiedliwych ludzi. Ale teraz jesteśmy w Red Hook! Nie na Sycylii! To slumsy wychodzące na zatokę przy moście Bruklińskim, to gardziel Nowego Jorku, która pochłania codziennie tysiące ton ładunku z całego świata! Teraz jesteśmy już dość cywilizowani. Całkiem amerykańscy. Dogadujemy się i to mi się podoba. Nie trzymam już pistoletu w szufladzie biurka. Moja żona nieraz mnie ostrzegała, przyjaciele zresztą też, że ludziom tutaj brakuje obycia, że są prości. Bo koniec końców z kim miałem do czynienia? Z robotnikami portowymi, ich ojcami, dziadkami, żonami. Sprawy, odszkodowanie, eksmisje, kłótnie rodzinne. Drobne kłopoty biednych ludzi. A jednak co jakiś czas trafia mi się taka sprawa, że kiedy strony wyjaśniają mi, na czym polega problem, w zatęchłą atmosferę mojej kancelarii wdziera się zielony zapach morza, wywiewa z niej kurz, a w głowie rodzi się myśl, że za któregoś z Cezarów, może gdzieś w Kalabrii, a może na skałach Syrakus, jakiś inny prawnik zupełnie inaczej ubrany wysłuchiwał identycznej skargi i patrzył tak samo bezradny jak ja. I czekał, aż sprawy przybiorą zdecydowanie zły obrót.